Matulu moja, piękną córę masz. Oj, nie wydawaj jej za byle jakiego, jej urody żal. Bo jej uroda jak bystra woda, jej się licka cudnie rumienieją jak w sadzie róża. W sadzie róża ściąć nie będzie rosła. Oj, nie wiesz, kochana Matulu, za kogo poszłam. Oj, poszłam w ręce tyrana. Oj, będę opłakiwać swoje młode lata od rana do rana. Zofia Frączczakówna urodziła się w roku 1899. Pochodziła z wielodzietnej rodziny chłopskiej, gdzie chyba królowały, z tego co się zorientowałam, właśnie kobiety, bo to właśnie ich było najwięcej. Okazało się, że już od czasów dziecięcych dziewczyna wyróżniała się naprawdę niebywałą wręcz urodą. I zresztą nie ona jedna, ponieważ praktycznie wszystkie siostry Zośki charakteryzowały się śliczną oliwkową cerą, takim kształtnym noskiem oraz dużymi, wyrazistymi oczami. I swą urodę zawdzięczały najprawdopodobniej matce, po której ją odziedziczyły, gdyż Marianna Frączczakowa, która powiła na świat Zosię i jej siostry, była również urodziwą kobietą, która w swoich młodych latach dorabiała jako modelka w pracowniach malarskich. Z takiego pozowania dochód był całkiem przyzwoity, a i co tutaj ukrywać, narobić trzeba się było zdecydowanie mniej niż w polu czy na gospodarstwie. Tak więc zaradna kobieta, widząc, że jej córki są równie urodziwe, postanowiła skorzystać z tej sposobności i można powiedzieć, że od maleńkości zabierała je ze sobą również do tych pracowni, w których i one były malowane przez naprawdę najznamienitszych krakowskich malarzy. Na pewno pomógł wtedy w tym fakt, że świat, a raczej Polska, była wtedy pochłonięta tak zwaną chłopomanią. Ludność miejska zakochała się wręcz w witalności wsi polskiej, w obyczajach, w tym jak żyją chłopi na co dzień. Była wręcz tym urzeczona. Rozmaite elity nie tylko sprowadzały się na wieś, bardzo często porzucając życie miejskie, ale nawet żeniło się z chłopkami i wchodziło w te kręgi. Ten trend sprawił, że Frączczakowa oraz jej córki mogły tak naprawdę wykorzystać ten fakt, iż ich uroda oraz pochodzenie są teraz na wagę złota. I to dosłownie na wagę złota. Kobiety były sowicie wynagradzane za swoje pozowanie, ale gazety twierdzą, że największe powodzenie i największe zainteresowanie budziła właśnie Zośka. Z czasem wyrosła ona na naprawdę piękną kobietę. Miała owalną twarz, miała piękne, długie, czarne włosy, pięknie wykrojone usta oraz przenikliwe, ciemne oczy. Gościła ona na obrazach naprawdę wybitnych malarzy, tak jak wspomniałam wcześniej, takich jak na przykład Kosak, Wodzinowski czy Stachiewicz. Chociaż na obrazach tego ostatniego, o którym wam wspomniałam, czyli na obrazach Stachiewicza, można podziwiać kobietę jako blondynkę. I niech to was nie zmyli, ponieważ Zośka, tak jak wspomniałam, była brunetką, ale malowana pędzlem Stachiewicza zmieniała się magicznie w blondynkę. Miało to jedynie taki związek osobisty z preferencjami malarza, który po prostu nie ukrywał, że bardziej podoba mu się uroda blondynek. Dlatego też zmieniał kolor włosów Zośce podczas pozowania, tak aby dostosować jej do swoich preferencji. Frączczakówna więc szybko wybiła się na krakowskich salonach. Dziś zapewne jej osiągnięcia moglibyśmy porównać, nie wiem, chociażby do kariery Ani Rubik. Chociaż według źródeł Zofia była chyba nawet o kilka stopni wyżej. Miała też swoje zasady.
Była pracowita, nigdy nie kokietowała mężczyzn, chociaż sposobności miała ku temu wiele. Przypominam, że wybywała do krakowskich elit. Nie zadzierała nosa, nigdy nie godziła się na pozowanie do aktów. Jeżeli już pozowała, to jedynie w stroju krakowskim. Swą cielesność chciała zachować jedynie dla męża. Uważała, że kobiecie nie godzi się rozbierać przed obcymi mężczyznami. A na tego męża to powoli przechodziła już pora, ponieważ Zosia skończyła już 22 lata. Jak wiadomo, na wsi jest to wiek, w którym panny raczej już powoli myślą o tym, żeby zmienić stan cywilny. I tak naprawdę, chociaż Frontczakówna mogła wybierać i przebierać w męskich sercach ze względu na swój status oraz swoją urodę, to nie wiadomo dlaczego, ale jej wybór padł na Macieja Palucha. Szewca, który słynął ze swojego porywczego charakteru oraz korzystającego raczej z siły pięści niż argumentu, tak to ujmę. Dlaczego pomimo jej urody i możliwości jej wybór był tak dyskusyjny, powiedzmy? To zastanawia wszystkich znających tę sprawę, ale udało mi się dotrzeć do źródeł, które mówiły, że prawdopodobnie było to podyktowane wyborem rodziców Zośki, a dokładniej mówiąc to nie samych rodziców, co jej matki, ponieważ z tego, co mi się wydaje, jej ojciec wtedy już nie żył, tak więc nie za wiele miał do powiedzenia w tej sprawie. I jestem nawet skłonna w to uwierzyć, ponieważ pomimo tego, że moje studia powinny mieć bezrobocie w nazwie, to trochę o tej wsi XIX i XX wieku się na nich nauczyłam i wiem, że wieś ta była naprawdę konserwatywna, zamknięta, bardzo tradycyjna i bardzo przywiązywała znaczenie woli rodziców. No przynajmniej do tego momentu, aż ci rodzice nie byli jakoś niedołężniali, starzy i nie nadawali się już do tego, aby pomagać w gospodarce. Wtedy schodzili też na dalszy plan. No i czekali tak naprawdę tylko na śmierć. No ale nie o staruszkach na wsi polskiej mam wam dzisiaj opowiadać, ale o zamążpójściu pięknej Zośki. Nie wiadomo dlaczego jej matka postanowiła powierzyć rękę swojej córki największemu agresorowi we wsi, ponieważ Paluch miał opinię dosyć dyskusyjną. Raczej ludzie woleli schodzić mu z drogi niż jakoś wchodzić z nim w jakąkolwiek dyskusję. Nie wiem, może kobieta wierzyła, że zapewni on godziwą opiekę jej córce. Albo po prostu mężczyzna posiadał dosyć dobrą siłę argumentów i patrząc na to, że plotki głosiły, iż spalił on gospodarstwo pewnego chłopa, który wcześniej odmówił mu wydania córki za mąż, no to myślę, że można tutaj założyć, że znał się on dosyć dobrze na sztuce negocjacji. Co prawda plotki o tym rzekomym podpaleniu zostały później obalone, no ale jak to wiemy, jak to z plotkami bywa, no to w każdej jakieś ziarno jest. Maciej Paluch oraz Zofia Frontczakówna pobierają się w roku 1921 i od razu zamieszkują w Dłubni. Kobieta posiadała tam swoje sześciomorgowe gospodarstwo, ale jej mąż, nie dość, że agresor i trochę alkoholik, no to nie wnosi on do tego małżeństwa nic. Nawet butów dla swojej żony, chociaż był on szewcem. Biedna Zośka musiała chodzić boso. Jak się wkrótce okazało, nie tylko boso, ale i z głodem na ustach, ponieważ jej świeżo poślubiony mąż często głodził swoją żonę, odmawiając jej chleba. I myślę, że nie trzeba tutaj być jasnowidzem, aby przewidzieć, że charakter Macieja raczej się nie zmienił wraz z założeniem obrączki na palec, a już na pewno nie zmieniło go urodzenie dzieci. Mężczyzna ideałem raczej nie był. Zofia dosyć często chodziła pociniaczona, z widocznymi ranami na ciele, ale pomimo tego jej rodzina jakoś zamiast jej pomóc, to odsuwała się od kobiety. Miało to taki związek, że jej najbliższa rodzina, czyli matka i siostry, panicznie bały się Palucha i jego agresji. Wolały jednak odsunąć się na bok, niż wchodzić mu w paradę.
Ten bowiem jawnie wygrażał wszystkim wokoło, że pokaże im, gdzie raki zimują. I to tak delikatniej mówiąc, oczywiście. Siostra Paluchowy, która początkowo mieszkała w gospodarstwie nieopodal rodziny Paluchów, niestety nie wiem, czy to była Szczupakowa czy Hejranowa, tak się bardzo bała porywczości swojego szwagra oraz jego gruźb, że nawet postanowiła przeprowadzić się do innej wsi, tak aby zminimalizować kontakt zarówno ze swoją siostrą, jak i z jej mężem, z jej bardzo porywczym mężem. To samo zresztą zrobiła Marianna Frontczakówna, która z początkiem małżeństwa jej córki, małżeństwa Paluchowej, mieszkała właśnie w gospodarstwie razem z nią i jej mężem. Miała jednak w końcu dosyć ciągłych obelg ze strony Palucha, czyli swojego zięcia. Zresztą z czasem wyrobiła sobie o nim jak najgorsze mniemanie i wolała przeprowadzić się do starszej córki. Tak więc nagle biedna Zośka została z tyranem sama. Chociaż nie tak do końca była sama, gdyż z tego małżeństwa były dzieci. Źródła podają, że tych dzieci było czworo. Ja znalazłam jednak informację, w której to sam Paluch miał mówić, że dzieci było pięcioro, z czego troje zmarło. Ale nie wiadomo, czy tutaj po prostu nie konfabulował i nie wymyślał jakichś niestworzonych historii na sali rozpraw, ponieważ chciał się przedstawić w jak najlepszym świetle. Zresztą usłyszycie o tym, jak przedstawię wam przebieg procesu. Wiadomo jednak, że przy życiu zostały dwie dziewczynki. Starsza Aniela oraz młodsza imienniczka swojej mamy, Zofia. Nic dziwnego, że dzieci się przy życiu nie trzymały, gdyż Maciej nie tylko znęcał się nad swoją żoną, ale i dzieci nie oszczędzał. W domu pojawiała się nie tylko agresja, ale niestety również głód. Paluch odbierał swoim dzieciom jedzenie od ust. Raz nawet miał wyciągnąć z jakiejś skrzyni czy kufra taką starą, spleśniałą kiełbasę i ku swojemu rozbawieniu kazał im ją zjeść dzieciom, jeżeli są głodne. Biedne dziadki pobiegły z płaczem do matki. W dłoniach trzymały tę nieszczęsną kiełbasę. Była ona w tak fatalnym stanie, że wręcz wychodziło z niej robactwo, a to robactwo później wiło się wokół tych malutkich rączek tych dzieci. To musiał być naprawdę koszmarny widok. Biedna Zośka znosiła jakoś to wszystko dzielnie. Pracowała w pocie czoła w gospodarstwie. Pozowanie mistrzom pędzla ograniczyła raczej tak do minimum, a według niektórych źródeł to z czasem w ogóle porzuciła to zajęcie, chociaż było dosyć dochodowe i dokładało dużo do budżetu domowego. Ale mąż raczej nie był entuzjastą pozowania swojej żony. Drażniło go to bardzo. Przeszkadzało mu to, że Zośka pozuje obcym chłopom. No a wiadomo, jak to jest w pracowniach malarskich. No różnie może być. Nie wiadomo, co tam do końca się robi. Zresztą nastawienie Palucha było podburzane przez ludzi we wsi, którzy również twierdzili, że no w sumie to nie wiadomo, co ta Zośka tam zawsze może robić. Przecież nikt ich tam nie widzi, prawda? Więc mogą się tam dziać jakieś cudawianki. No i niestety Maciej Paluch niejednokrotnie dawał upust swojej zazdrości o żonę. No, co też biedna kobieta dosyć boleśnie odczuwała na swojej skórze. Ale również sam Maciej raczej nie był zbyt robotliwy, bo ani do roli się za bardzo nie garnął, ani swojego zawodu szewskiego z zapałem nie wykonywał. Zośka nawet swojego czasu postanowiła przepisać mu 1/4 swojego dobytku. Miała może wtedy nadzieję, że gdy ten poczuje, że robi na swoim, no to zacznie się do tej pracy bardziej przykładać. Ale i tak nic z tego nie wyszło. Maciej co prawda z darowizny bardzo się cieszył, no bo kto by się nie cieszył. Ale pracować jakoś tak nie miał zamiaru. Nie miał też zamiaru bardziej szanować swojej żony za ten piękny gest. Druga wersja mówiła jednak o tym, iż Zośka postanowiła przepisać tę część swojego gospodarstwa na męża nie sama, ale z racji tego, iż mąż groził jej, że jeżeli tego nie zrobi, to ten pozbawi ją życia. Kobieta miała się zwierzyć z tego swojej siostrze. Była wtedy bardzo rozdygotana, płakała.
No i oczywiście skończyło się na tym, że tę darowiznę wykonała, ponieważ chciała oszczędzić swoje życie, a jej mąż nie raz jej dał do zrozumienia i pokazał jej, że jest zdolny do wszystkiego. Kobieta więc musiała spełnić jego prośbę. No ale, tak jak wspomniałam, nie poprawiło to sytuacji w domu. Maciej jakim tyranem był, takim pozostał. W końcu Paluchowa miała dosyć takiego życia i w lipcu 1926 roku wyprowadziła się wraz z dziećmi do swojej ciotki Żołdaniowej. Mieszkała ona przy ulicy Pasterskiej 8 w Krakowie. Kobieta musiała uciekać tak daleko, gdyż ani w swojej, ani w żadnej z okolicznych wsi nie mogła liczyć na pomoc. Ludzie na tyle bali się gruźb porywczego chłopa, że raczej woleli nie podpaść mu za pomoc jego żonie. To jest co prawda bardzo smutne, ale no, pokazuje realia wsi XX wieku. Żona własnością męża jest, no i niech sobie radzi biedna sama. Bały się również zamężne siostry Paluchowej, gdyż Maciej nie raz wygrażał, że cała rodzina Frontczaków pójdzie z dymem, ich dobytek pójdzie z dymem, jak tylko ktokolwiek zacznie wtrącać się w jego pożycie małżeńskie. A patrząc na to, że te plotki o podpaleniach Palucha po wsi już chodziły, no to siostry wolały nie ryzykować. Paluchowa została więc bez niczego. Nie miała swojego gospodarstwa. Było co prawda one jej dobytkiem, no ale w chwili obecnej mieszkał tam mąż, od którego chciała uciec, więc nie chciała tam wracać. Nie miała też zbyt wielkiej pomocy w rodzinie, nie miała pieniędzy. Chciała pracować w zawodzie murarskim, jednak wiązało się to z pracą na pełen etat, a kobieta nie mogła sobie na niego pozwolić, ponieważ miała dwójkę małych dzieci, którymi musiała się opiekować, oraz częste wizyty w sądzie, a na tych wizytach musiała się stawiać punktualnie i nie miała wpływu na to, jakiego dnia będzie wyznaczona rozprawa. Ale co to były za wizyty, już wam mówię. Paluchowa miała dosyć zachowania swojego męża. Te lata wyzyskiwania jej, obwiniania, pomiatania nią i jej potomstwem oczywiście. Jej i jego potomstwem, bo dzieci oczywiście mieli wspólne. No to było dla niej za dużo. Zdecydowanie za dużo i kobieta, która tak naprawdę chociaż chłopka, no to dzięki swoim licznym znajomościom w świecie artystycznym nauczona została nieco innego życia. Postanowiła więc złożyć do sądu pozew o separację z agresywnym mężem, o anulowanie przekazanej Paluchowi darowizny oraz oczywiście o alimenty na dzieci. Podobno do takiego działania mieli właśnie ją przekonać jej znajomi malarze, nie wiadomo, który z nich tak naprawdę, bo kobieta, chociaż nie wspomniałam o tym wcześniej, żeby utrzymać siebie i dzieci, wróciła do pozowania. Zawód modelki był tak naprawdę zawodem, który był dorywczą pracą. Było jej więc łatwiej niż gdyby pracowała na pełen etat. Dla Macieja zarówno odejście żony od niego, jak i te wszystkie pozwy, które złożyła, no to były jak siarczysty policzek. Do tej pory to przecież on rozdawał wszystkie karty, a tutaj nagle jakaś baba będzie mu się stawiała, odbierała ziemię, no i wiecie, jeszcze wymagała, żeby jej płacił. Paluch odwiedzał więc mieszkanie przy Pasterskiej dosyć regularnie. Próbował on odwieść żonę od podjętych przez nią decyzji na naprawdę wiele sposobów. Prosił, przepraszał, negocjował, ale gdy słyszał odmowy Paluchowej, no to szybko wpadał we wściekłość, wygrażał się, demolował mieszkanie Żołdaniowej. I to wiecie, tylko po to, żeby za kilka dni znowu przyjść, prosić, przepraszać, negocjować i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Raz nawet Zośka w końcu uległa swojemu mężowi, może dała wiarę temu, że ten się zmieni, skoro tak cały czas przychodzi i przeprasza, prosi, negocjuje. Któregoś dnia wróciła z nim do wspólnego gospodarstwa w Dłubni, ale nie zagrzała tam za długo miejsca, ponieważ już następnego dnia powróciła do Krakowa, bo jak się okazało, mąż wytrzymał 2 godziny bez swojej agresji
Już po 2 godzinach powrotu Zośka znowu stała się workiem treningowym. Powróciła więc do swojej ciotki, bogatsza o kilka nowych ran, siniaków i chyba troszkę mniejszą liczbę włosów na głowie. Jej ciotka jednak powoli miewała już dość tych awantur, miała dosyć odwiedzin jej męża. Poprosiła więc w końcu Paluchową, aby ta wraz z dziećmi wyprowadziła się z jej mieszkania. To też biedna dziewczyna musiała uczynić 15 grudnia 1926 roku. Udaje jej się jednak wynająć pokój w mieszkaniu na ulicy Grzegórzeckiej 204. Było to mieszkanie gospodyni Wiktorii Wilkoszowej, gdzie Paluchowa oraz jej dzieci zamieszkały aż do maja. W międzyczasie udało jej się wygrać rozprawę z mężem w sądzie o alimenty. Maciej Paluch musiał płacić swojej żonie co miesiąc pewną sumę gotówki oraz wydawać jej tak zwany ekwiwalent żywnościowy w postaci worka ziemniaków, marchewki czy co tam na polu mieli. Początkowo mężczyzna płacił zasądzoną kwotę, ale jednak szybko przestał. Również po zasądzoną żywność Paluchowa musiała chodzić sama do wsi, do swojego męża. Zwykle jednak starała się kogoś ze sobą zabierać, jakiegoś szwagra czy innego znajomego, ponieważ bardzo się bała zostawać sam na sam w obecności męża. Mając jednak kogoś u boku, czuła się dużo pewniej, jakby tak wiedziała, że przy świadkach Paluch raczej będzie bał się podnieść na nią rękę. Któregoś dnia Zośka jednak już nie wytrzymuje i dopomniała się dosyć mocno o należne jej pieniądze. Od kilku miesięcy nie widziała już ich na oczy, a przecież mimo wszystko wychowywała dzieci. Też potrzebowała mieć za co je wyżywić. Ale Maciej mówił swej ślubnej, że teraz nie ma przy sobie ani grosza, ale 15 maja miał otrzymać od Pawła Sójki. Był to chłop, któremu mężczyzna sprzedał część swojej ziemi i podnajął grunty rolne. Miał od niego otrzymać kwotę 350 zł, co na tamte czasy, przypominam, dosyć sporą kwotą było. Stwierdził, że właśnie wtedy też zapłaci Zofii. Napomyka też coś o zbliżającej się rozprawie, na której miała zapaść decyzja o przekazanej darowiźnie Zośki, a raczej o cofnięcie tej darowizny. Maciej prosi wtedy żonę, aby ta wróciła do niego, wycofała te złożone pozwy. Nie chciał wchodzić w żadną separację, nie chciał tracić ziemi, którą otrzymał. Ale kobieta jednak, nauczona doświadczeniem, stanowczo mu odmówiła. No i raczej nie trzeba być geniuszem, by przewidzieć reakcję mężczyzny. Maciej kolejny raz wybucha. Zaczyna zachowywać się jakoś tak agresywnie. W końcu rzuca do Zośki słowa: w krótkim czasie i tak cię jasny piorun strzeli w samo serce z mojej ręki. Ostatecznie para umawia się na odbiór pieniędzy 15 maja w ich jeszcze wspólnym gospodarstwie w Dłubni. Jest to dokładnie na 6 dni przed planowaną rozprawą separacyjną. Gdy przychodzi wyznaczona data, Paluchowa zostawia dzieci pod opieką swojej 14-letniej służącej, Litwinówny. Zjada przed wyjściem talerz ziemniaków, ubiera się jakoś tak odświętnie i wychodzi, mówiąc, że wróci do domu na kolację. Tego dnia musi do męża iść sama, ponieważ niestety nie znalazła nikogo, kto zgodziłby się jej towarzyszyć. O godzinie 14:30 Antoni Mul widzi, jak Paluchowa na drodze gminnej kieruje się w stronę swojego starego domu. Nieco później, bo około godziny 15, jest widziana przez Franciszkę Głowę. Paluch miał wtedy wyjść żonie na powitanie, ująć się w ramiona i wprowadzić do domu z ogrodu. I był to niestety ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Zofię Paluch. Gdy nadchodzi wieczór, Litwinówna zaczyna się troszkę niepokoić. W końcu jej pani zapewniała, że wróci przed kolacją, a tutaj słońce zachodzi, kolacja się zbliża, potem mija, a Paluchowej nie ma.
Dziewczyna posiedziała jeszcze chwilę, po czym o swoich obawach powiedziała właścicielce mieszkania. Ta odczekała dla pewności jeszcze dzień albo dwa i powiadomiła lokalną policję. A raczej chyba nie lokalną, tylko poszła, z tego co pamiętam, do samorządu, który zajmował się Dłubnią, całą wsią i okolicznymi wsiami. Tam jednak za bardzo nie przejmują się losem zaginionej, ale na szczęście dzięki temu o całej sprawie dowiaduje się Frontczakowa, czyli matka Paluchowej, i ta nie czeka. Od razu interweniuje. Udaje się do swojego zięcia wraz z drugim zięciem, Marcinem Hejranem. Nigdy nie wiadomo przecież, co takiemu agresorowi do łba strzeli tak naprawdę, więc lepiej mieć kogoś obok. I już od progu kobieta czuje, że coś tutaj musi być nie tak. Cała izba była wysprzątana, chociaż odkąd Paluchowa opuściła swoje domostwo, no to jej mąż raczej do sprzątania się nie garnął. Klepisko zazwyczaj było pokryte gnojówką, gdyż zagrodne zwierzęta wchodziły do domu i tam załatwiały się pod siebie. Maciejowi zdawało się to nie przeszkadzać. Nie wiem, być może zaczął już uznawać uklepany kopytami kał za element dekoracji, ale tutaj nagle wszystko było wymyte. Frontczakowa była przekonana, że Paluch musiał zrobić coś jej córce. Bezpardonowo to zapytała, na co otrzymała spokojną odpowiedź, że Zośka owszem, była u niego w niedzielę. Nawet doszli do porozumienia. Maciej miał się podobno odpisać polubownie od gruntu, który dostał w darowiźnie, a w zamian za to jego żona miała przemyśleć, czy zgodzi się na powrót do niego, razem ze swoimi dziećmi oczywiście. Miała też otrzymać od niego 150 zł oraz zapasy żywności. Paluch nie wie jednak, co się potem stało z kobietą, ponieważ ta zachowała się bardzo niekulturalnie, gdyż w trakcie ich rozmowy Paluch wyszedł na chwilę do stajni, a kiedy wrócił do domu około godziny 19, no to Paluchowe już tam nie było. Kobieta miała więc wyjść bez pożegnania i bez żadnego słowa. Frontczakowa ani przez chwilę nie wierzy swojemu zięciowi. Tym razem to ona postanawia zawiadomić odpowiednie służby, w tym wypadku chyba prokuraturę, i postawiła wszystkich na nogi. Była ona bowiem przekonana, że Maciej Paluch musiał wyrządzić coś za krzywdę. W związku z zawiadomieniem policja rozpoczyna swoje śledztwo i tak naprawdę już niemal od razu trafia na pewne wskazówki, bo izba co prawda była dokładnie wysprzątana, ale przynajmniej tak dokładnie, jak to mógł wysprzątać chłop, który z porządkami za wiele wspólnego wcześniej nie miał. Powierzchownie wszystko wyglądało na wymyte, no ale wiecie, jak to wprawne oko. Spokojnie dostrzeże pewne mankamenty. I tak to było w tym przypadku. Duże znaczenie miał tutaj też fakt, że izba ta była bardzo ciemna, tam nie dochodziło za bardzo światło słoneczne, ale śledczy mieli latarki i to, co było niewidoczne bez światła, no to przy świetle latarki ujawniło się. W kątach izby poznajdywano brunatne plamy, które musiały umknąć Paluchowi. Również na piecu widać było czerwoną ciecz. Na drzwiach stodoły znajdował się krwawy ślad z odbitej dłoni. Taki sam ślad zresztą znaleziono na meblach. Oczywiście gospodarz domu miał na to swoje piękne wytłumaczenie i jego zdaniem krew była, ale była zwierzęca. Mężczyzna oporządza zwierzęta w domu, a potem nie chce mu się dokładnie sprzątać, no to zostają takie ślady. Mówi też, że część z tych śladów to może być krew menstruacyjna jego żony, no bo wiadomo, skoro nie chciało mu się sprzątać po zwierzętach, no to i po żonie tym bardziej sprzątał nie będzie. Ale czerwone ślady nie były jedynym tropem, na jaki wpadli śledczy. Policjantów zastanowił świeżo wymyty kufer. Czysta była również siekierka, a nadmienić trzeba, że na stanie siekierek było 3.
dwie były strasznie brudne i tylko ta jedyna wręcz lśniła czystością, a ostrze błyszczało. Dlaczego akurat ta jedyna była czysta, skoro raczej nie przeszkadzało paluchowi to, że reszta wody raczej nie widziała dosyć dawno? Na sznurze suszyły się również ubrania palucha, chociaż sąsiedzi twierdzili, że mężczyzna z wodą raczej nie był za pan brat, a jego ubrania były prane naprawdę rzadko. Paluch jednak odpierał te zarzuty. Twierdził, że owszem, zaczął sprzątać w mieszkaniu, ale to dlatego, że żona miała do niego wrócić. Przynajmniej miał taką nadzieję, że do niego wróci. Chciał więc należycie przyjąć swoją rodzinę i pokazać swojej małżonce, że tym razem będzie inaczej niż było wcześniej, że postara się, że zacznie pracować, zacznie robić. A siekierka była umyta jedynie, gdyż nie zdążył wyczyścić reszty. Kufer na ubrania również został umyty w ramach porządków. Ale znaleziona została również koszula palucha. Leżała ona pod jego łóżkiem, a raczej barłogiem. Nosiła ona ślady prania, jednak na rękawie pozostała taka jedna wielka brunatna plama, która pomimo tego, że była prana, to nie zeszła z tego rękawa. Widocznie była jakoś odporna na szorowanie dłońmi palucha. Mężczyzna twierdzi jednak, że nie była to koszula, którą miał na sobie 15 maja, więc nie ma żadnego związku ze sprawą. Policja jednak nie wierzy mężczyźnie. Przetransportowuje go do sądu okręgowo-karnego w Krakowie. Za dużo tutaj jest zbiegów okoliczności. Mężczyzna znany był ze swojej agresji, ze swojego porywczego temperamentu i ze swoich zachowań względem swojej żony, które raczej, że tak powiem, do poprawnych nie należały. Mamy też tutaj do czynienia z naprawdę szeregiem poszlak, które mogłyby naprowadzić na temat tego, co się stało z kobietą, chociaż pewności, co dokładnie i gdzie jest ciało modelki, albo gdzie w ogóle jest sama modelka, no to na razie nie było. Ale zagadka dosyć szybko się wyjaśnia. W rzece Dłubni, która nazywa się dokładnie tak samo jak wieś, ktoś wyławia wielki kawał mięsa oraz wątrobę. Okazuje się, że nie są one pochodzenia zwierzęcego. Są to niestety kawałki ludzkie, a dokładniej mówiąc kobiece. Tak powoli rozwiązuje się zagadka zaginięcia pięknej Zośki. Policja sprawdza jeszcze akta pozostałych okolicznych spraw w całym chyba województwie krakowskim. Jednak żadna kobieta w okolicy raczej nie zaginęła w ostatnim czasie. Jedynie Zofia Paluchowa przepadła bez śladu. Więc jeżeli jest to ciało kobiece, no to najpewniej jest to właśnie ciało Paluchowej. Podjęto więc próby odnalezienia reszty ciała. Początkowo nie było żadnych efektów. We wsi nawet zaczęto plotkować, że tak naprawdę to pewnie Zośka żyje, tylko gdzieś się ukrywa przed swoim mężem, a wiedząc, że są aresztowane, no to specjalnie się nie wychyla, żeby, wiecie, mąż został skazany, ona będzie miała wtedy święty spokój. Wątroba w rzece również wcale miała nie być ludzka, a tak naprawdę zwierzęca i najpewniej została przez kogoś zarzucona do rzeki, tak aby uskutecznić połów raków. Ale wtedy, kiedy te plotki zaczęły się po wsi szerzyć, policja odnajduje więcej narządów, w tym na przykład żołądek. On bardzo się przysłużył sprawie, ponieważ wiadomo było, że Paluchowa przed wyjściem do męża zjadła ziemniaki. No i też takie przetrawione delikatnie już ziemniaki w tym żołądku odnaleziono. Zgadzałoby się to właśnie z zeznaniami o posiłku Paluchowej. Odnaleziono również powłoki brzuszne, po których można było stwierdzić, że jest to ciało kobiety, która urodziła co najmniej jedno dziecko. A jak wiadomo, Paluchowa tych dzieci rodziła kilka, ponieważ pomimo tego, że wyszła za Palucha za mąż dopiero w roku 1921, no to Paluch dosyć natarczywy i napalczywy był,
No i kobietę tak naprawdę rodziła rok w rok. Ofiara, również tak jak piękna Zośka, była brunetką. Łącznie udało się odnaleźć praktycznie wszystkie części ciała prócz głowy. Odnalezione fragmenty zostały pokazane Paluchowi, na co ten cynicznie odparł: dajcie mi głowę, to wam powiem, że to jest noga mojej żony. Za winą Palucha przemawia również fakt, że 17 maja nad ranem, a raczej to nawet późną nocą, gdyż to było około godziny 3, był widziany przez swoich sąsiadów, wujciaków. Miał on wracać konno, raczej na takiej małej bryczce, którą ciągnął koń, a jechał on właśnie drogą, która prowadziła do rzeki. Dla jego sąsiadów było to zastanawiające, ponieważ po pierwsze było późno w nocy, a po drugie, gdyby wracał on z pola i na przykład robił coś w polu, jakąś orał ziemię, no to potrzebowałby do tego dwóch koni, a nie tylko jednego. A tutaj jedzie Paluch, jedzie trochę słomy, jakiś taki tajemniczy kufer i to wszystko. Akurat okazuje się, że dziwnym trafem był to właśnie ten nieszczęsny, wyszorowany kufer. Dodatkowo również jego sąsiad, wspomniany wcześniej Antoni Mul, informuje śledczych, że 17 maja o 5 rano zaglądnął on do Palucha, bo chciał pożyczyć od niego konia do orki. Zdziwiło go to, że ten koń miał ubrucone kopyta takim świeżym błotem, a znaczyłoby to, że wujciakowie mieli rację, ponieważ Paluch tych koni musiał ewidentnie używać, znaczy tego jednego konia musiał ewidentnie używać. Maciej też w końcu pogrąża się sam, bo zaczyna się motać w swoich zeznaniach. Za świetny przykład tutaj może posłużyć rozmowa ze śledczym, podczas której podejrzany opowiadał o swoich wypranych spodniach. Były one koloru czarnego i pomimo uprania nosiły one w kieszeniach takie minimalne ślady krwi, które się nie doprały. Ale oddaję tutaj głos Paluchowi, który twierdzi, że w krytyczną niedzielę miał na sobie inny ubiór. Byłem ubrany w siwą bluzkę i zwykłe siwe spodnie. Nie miałem tego dnia czarnych spodni, bo ich nie używam. Sędzia śledczy zachował tutaj trzeźwy umysł i zapytał, po co w takim razie prał spodnie, których nie używał. W ten czas Paluch, taki nieco zbity z tropu, odrzekł: obecnie przyznaję, że w niedzielę dnia 15 maja bieżącego roku byłem ubrany w czarne spodnie przez cały dzień, a dlatego obecnie przyznaję się, żem był ubrany w czarne spodnie, gdyż byłem tego dnia w kościele i u wójta, a ludzie mnie widzieli. Spodnie czarne prałem, bo były brudne z codziennej roboty, a używałem ich na co dzień tylko dlatego, że mi się te siwe potargały. I ponownie tutaj sędzia śledczy zauważył, że tym razem Paluch ma przecież na sobie spodnie koloru ciemno-szare, nie siwo-szare. Spodnie, które mam na sobie, są inne aniżeli siwe, o których poprzednio mówiłem, gdyż mam 3 pary spodni. Siwe, czarne i te, które mam na sobie. Spodnie te naprawiła mi matka na tydzień przed dniem 15 maja. Śledczy nie dał się zbić z tropu. Po raz kolejny wytknął Paluchowi nieścisłość. Skoro posiada 3 pary spodni, to po co zakładał do roboty czarne spodnie, skoro były one, jak sam wspomniał, spodniami kościołowymi? Spodni czarnych, które znaleziono u mnie prane, używałem do roboty przed dniem 15 maja, to jest niedzielą, w którą przyszła do mnie żona. I już na niedzielę 15 maja spodnie te były brudne, jednak na niedzielę ich nie uprałem, gdyż czyściłem je szczotką. Jak te zawichrowania spodniowe mogą zaprowadzić czasami kogoś w kozi róg? No i tak samo chyba stwierdził Paluch, ponieważ zaparł się, że on więcej rozmawiać na ten temat nie będzie. Również Paweł Sójka zaprzecza, jakoby miał zapłacić Paluchowi jakiekolwiek pieniądze przed 15 maja. Panowie byli już bowiem dawno rozliczeni. Co prawda Paluch prosił go o zapłatę za chyba dzierżawę gruntu, jednak Sójka zdecydowanie odparł, że pieniędzy nie da, bo nie ma.
Choć nie było tutaj bezsprzecznych dowodów obciążających Palucha, no to jasne dla wszystkich było, co stało się z jego żoną. Zbyt wiele poszlak i dowodów pośrednich świadczyło o jego winie. Paluch miał już czekać w areszcie na swój proces. W tym czasie opieka nad małoletnimi córkami Paluchów została przyznana sądownie jednej z sióstr zbiętnej Zośki, Emilii Heyran. To ona właśnie przejęła opiekę nad 3,5-letnią Anielką oraz 9-miesięczną Zośką. Miała się również zająć gospodarstwem, które zostało po jej siostrze, a w którym Paluch już nie mieszkał, gdyż przebywał w areszcie. I tutaj chyba wiek dziewczynek świadczył w sumie o tym, że Paluchowa w momencie, kiedy opuszczała swojego męża, no to musiała być brzemienna. Kobieta, tak jak wam wspomniałam wcześniej, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, wyprowadziła się z Dłubni w lipcu 1926 roku, a zaginęła w maju rok później. Wychodziło więc na to, że mała Zosia musiałaby się urodzić jakoś tak mniej więcej w sierpniu. Ale równie dobrze może być tak, że gazety tutaj po prostu przekombinowały ten wiek i było troszeczkę inaczej. W innej z gazet czytałam, że Anielka miała na przykład lat 5, więc tutaj wiek dziewczynek nie do końca był taki jasny i klarowny. Mamy więc tutaj taki proces poszlakowy, a w takich procesach ważne, jak wiemy, są dowody. Ale niestety okazało się, że tutaj śledztwo nie do końca zostało przeprowadzone tak, jak powinno być przeprowadzone. Nie zostały zabezpieczone wszystkie plamy, które znaleziono w mieszkaniu, a które mogły być śladami krwi. Do analizy zebrano jedynie część plam. W domu pozostawiono również wszystkie dowody rzeczowe, tak jak na przykład siekiera, która była wymyta, która prawdopodobnie była narzędziem zbrodni. Policja planowała wrócić po kilku dniach i dokończyć swoje śledztwo, ale nie przewidziała jednego, że w momencie, w którym zabije tak prowizorycznie drzwi prowadzące do izby, no to kilka godzin później do tej lepianki przyjdzie Marianna Frontczakowa wraz ze swoim zięciem i zaczną oporządzać gospodarstwo. Użyli oni również tej nieszczęsnej siekiery, więc nie mogła się ona przysłużyć jako dowód, ponieważ była już zabrudzona i nie było jak udowodnić przed sądem, że Paluch ją wyszorował i była czyściutka. Niestety będzie to miało konsekwencje na sali rozpraw, ponieważ część z tych dowodów trzeba będzie odrzucić. Ale na szczęście nie wszystko przepadło, bo wycięto wiele krwawych śladów ze ścian, drzwi oraz kufra. Próbki, które udało się znaleźć wcześniej, po analizie wykazały, że krew jest na pewno pochodzenia ludzkiego. Paluch więc kłamał, co chyba jakoś nikogo nie szokuje. Również tutaj trzeba nadmienić dosyć bulwersujący fakt, ponieważ Wincenty Sokół, który był sąsiadem Paluchów, podczas wizyty policji, która szukała dowodów, zaczepił jednego z funkcjonariuszy i zwrócił uwagę na wóz Palucha, którym ten rzekomo w nocy jechał. Sokół zauważył krew na tym wozie, a raczej może nie tyle na wozie, bo góra była wymyta, ale zauważył krew od dołu na deskach tego powozu, co znaczyłoby w sumie, że krew musiała tak wsiąkać w te deski i jakby po prostu przemokła na drugą stronę. Policjant miał jednak wzruszyć ramionami i kazać nie zawracać sobie głowy, co tak naprawdę jest troszeczkę kuriozalne, gdyż to był jeden z głównych dowodów. No ale niestety policja wie lepiej. Maciej Paluch staje przed sądem na początku grudnia 1927 roku. Przez prasę jest on nazywany dzikim ze względu na swój wygląd. Opisują go jako barczystego mężczyznę, który miał dosyć wysoki wzrost. Liczył on sobie wtedy 36 lat, był szeroki w barach, a jego twarz była pokryta taka bardziej zdobiona, dosyć sporym wąsem. Ja wam wkleję nie zdjęcie, bo zdjęcia Palucha co prawda nie mam, ale mam rysunek z sądu, który
pokazuję, jak faluch wygląda. Ja Wam wkleję ten rysunek na grupę facebookową, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Miał również skupione oczy. Sala była oczywiście przepełniona taką żądną wrażeń widownią, która być może liczyła na to, iż usłyszy wiele pikantnych ciekawostek. Paluchowa była, tak jak wspomniałam, modelką, była wziętą modelką, raczej zachwycała tylu mistrzów pędzla, że ta historia była dosyć głośna. 2 grudnia 1927 roku rozpoczyna się rozprawa przeciwko oskarżonemu Maciejowi Paluchowi. Przesłuchanie oskarżonego zadziwiło wszystkich. O to, że się zapierał i zaprzeczał, to raczej no, było jasne, że się wyprze, ale mężczyzna wręcz oczerniał kobietę na sali. Próbował wybielić siebie samego, a wszystkie zarzuty przerzucał na swoją małżonkę. Twierdził na przykład, że całym złem pomiędzy nim a jego żoną to była teściowa, Frontczakowa, która sama kiedyś była modelką i od małego prowadzała swoje córki do krakowskich malarzy. Miała tym zaszczepić w córkach miejskie zwyczaje, przez co Paluch ze swoją małżonką nie mógł się dogadać. Notorycznie miała ona podburzać Zośkę przeciwko niemu, twierdząc, że należy jej się lepszy aniżeli chłopski chleb. Małżeństwo przez to się ciągle kłóciło. I owszem, nawet Paluch tutaj przyznał na sali rozpraw, że zdarzało mu się obejść z żoną nieco brutalnie, ale czynił to tylko dlatego, ponieważ kobieta wolała pozować w mieście, aniżeli zająć się gospodarstwem, a to gospodarstwo potem niszczało. Według mężczyzny piękna Zośka nie była taka niewinna, jak ją wszyscy malują, i swoje za uszami miała. Rzekomo kobieta po śmierci trójki z ich dzieci, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Paluch twierdził, że trójka dzieci ich zmarła, nie dwójka. Miała ona wtedy wyznać Maciejowi, że czwarte dziecko, które miało niedługo przyjść na świat, nie jest jego dzieckiem. Mimo tego oskarżony woził swojej żonie do szpitala, w którym ta leżała, drób, wino, szynkę, a czynił to dlatego, że kochał ją nad życie i wszystko jej wybaczył. Miał nawet również dosyć dziwne, ale miał wytłumaczenie na to, dlaczego przegrał z żoną sprawę w sądzie o alimenty. Według niego Paluchowa była cyniczna i specjalnie nie poinformowała go o terminie rozprawy. Biedny mężczyzna dowiedział się dopiero na 2 godziny przed rozpoczęciem procesu, że będzie taka sprawa miała miejsce, i to tylko przypadkiem od właśnie służącej Paluchowej. Tak więc na złamanie karku pobiegł do sądu, tak żeby zdążyć na czas. No, nie przebrał się, nie wyszykował. No nic dziwnego, że jego autoprezencja przed sądem wypadła fatalnie. I to właśnie przez to jego zdaniem przegrał sprawę. Oczywiście nie miało tutaj żadnego znaczenia to, że był on agresorem, który wolał towarzystwo wódki, która jeszcze bardziej pobudzała jego agresję, niż zająć się rolą. Patrząc na słowa Palucha, to był on tak naprawdę pełen cnót, no nic, tylko brać go za męża. Jego rewelacje jednak nie potwierdziły inne osoby, a wręcz przeciwnie. Na sali rozpraw Paluchowa ukazana została jako cnotliwa, spokojna i raczej bierna podczas ataków agresji swojego męża. Malarz Piotr Stachiewicz mówi nawet, że kobieta była bardzo uczciwa, zachowywała się z taką wielką godnością, klasą i raczej próżno było w jej zachowaniu szukać jakiejkolwiek zalotności względem innych mężczyzn. Zeznają również siostry Zośki, równie piękna ta zamordowana kobieta. Honorata Ciepela zeznawała, iż siostra nieraz się jej żaliła na porywczy charakter męża. Siostra miała być nawet głodzona, gdyż kiedyś przybiegła do jej domostwa i błagała o kawałek chleba, gdyż jej mąż Paluch odmawiał jej racji żywnościowych. Być może właśnie to była ta siostra, która mieszkała w pobliżu, a potem się wyprowadziła. Nie najlepsze zdanie o Paluchu ma również jego druga szwagierka, Emilia Hejranowa. I ona przyznaje, że jej siostra bardzo często padała ofiarą swojego agresywnego męża. Oskarżony miał
często grozić, że całe gospodarstwo puści z dymem. Emilia przyznaje, że jej siostra prosiła ją o to, aby ta znalazła u siebie w domostwie kawałek miejsca dla niej i dla dzieci, ponieważ Paluchowa chciała właśnie opuścić swojego męża i potrzebowała bardzo schronienia. Herjonowa jednak odmówiła, gdyż panicznie bała się Palucha i tego, co on zrobi w swoim napadzie szału. Marcin Herjon, jej mąż, potwierdził jej słowa i również zaznaczył, że o Paluchu nie ma zbyt dobrego zdania. To samo przed sądem potwierdza trzecia z sióstr, Szczupakowa. Ona wręcz nawet zdejmuje przed sądem obuwie, tak by dać kolejny argument przemawiający za tym, że te części ciała, które zostały wyłowione z rzeki, to musi być ciało jej siostry, gdyż w ich rodzinie jeden z palców u stopy zawsze jest dłuższy od pozostałych. Miało to takie podłoże genetyczne, a wyłowione stopy również taki defekt posiadały. I tak naprawdę jedynym człowiekiem na sali rozpraw, który wypowiadał się o Paluchu w miarę serdecznie, był właśnie Sojka, który odkupił od Palucha kawałek gruntu i dzierżawił inną jego część. Stwierdził on, że Paluch według niego jest człowiekiem porządnym, sumiennie wywiązującym się ze swoich obowiązków, więc nie miał jak zarzucić mu czegokolwiek. Sam Paluch miał twierdzić, że na sali rozpraw był niesłusznie oczerniany. Według niego miało to mieć ścisły związek z tym, że niemal wszyscy świadkowie to była rodzina jego ślubnej. I no, jasne jest więc, że w ich oczach Paluchowa była święta, a on nikczemny. Również obrona Palucha zauważa, że słowa świadków nie mogą być brane jako niepodważalny argument za agresją oskarżonego, ponieważ żadna z tych pań nie była naocznym świadkiem takiego zachowania. Cały swój obraz Palucha kobiety miały opierać na słowach swojej siostry, która to mogła przekłamać wiele sytuacji, jednak nie miało to do końca odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż jedna z sióstr przyznała, że raz była świadkiem takiej agresji, kiedy to jej siostra wybiegła z domu, a Paluch miał ją schwycić za włosy i zawlec do tego domu z powrotem, a później dosyć brutalnie się z nią obejść. Kobiety jednak również zaparcie twierdzą, że owszem, większość sytuacji znały jedynie z opisów i opowiadań siostry, ale w pełni jej wierzą, ponieważ było po prostu widać po kobiecie, że mówi prawdę. Również pozostali świadkowie poświadczają, że Paluchowa dość jawnie i często żaliłaś na swojego męża, który swoim zachowaniem, swoim agresywnym zachowaniem doprowadził do tego, iż kobieta, jak sama mówiła, już go sobie obrzydziła. Ponadto oskarżony zapierał się, że znaleziona krew pochodzi z jego częstych krwotoków z nosa, na które cierpi, lub, tak jak stwierdziłam wcześniej, jest krwią menstruacyjną jego żony. Zostało to jednak dosyć szybko obalone przez biegłych. Krew nie mogła być krwią menstruacyjną, gdyż podczas badania nie wykryto w niej żadnych pasm śluzu. Również rzekome krwotoki były wykluczone, gdyż krew tryskająca z nosa raczej leci w kierunku podłogi, a nie robi rozbryzgi na ścianie, zresztą gdzieś tam wysoko, wysoko w górze. Takie rozbryzgi mogą powstać jedynie podczas momentów, kiedy ciecz tryska wysoko. Paluch musiałby mieć więc jakąś, nie wiem, fontannę w tym nosie, żeby tak pryskała sobie fantazyjnie na wszystkie strony, co raczej jest mało prawdopodobne. Ponadto nikt nigdy nie był świadkiem tego, aby Paluch cierpiał na jakiekolwiek krwotoki. Strych, na którym spał, wolny był od jakichś plam, a byłoby to niemożliwe, gdyby mężczyzna faktycznie często takie krwotoki z nosa miewał. Również podczas pobytu w szpitalu, ponieważ Paluch był tam pewnego razu w szpitalu, nie zauważono u oskarżonego żadnych problemów na tym tle, a skoro był tam jakiś czas, no to musiał takie krwotoki również mieć, a nie miał ani jednego. Smutnym akcentem jest tutaj wizja lokalna, na którą zostaje przetransportowany Maciej Paluch.
Natrafia on wtedy na swoje dzieci, które zostały przeprowadzone przez swoją babkę. Też dla mnie to jest dziwne, że kobieta przeprowadziła malutkie dzieci na wizję lokalną, jak ich ojciec pokazuje, co zrobił z ich matką. No ale to jest wieś polska, prawie 100 lat temu, więc nie sposób tutaj wszystko ogarnąć umysłem. Paluch miał wtedy skierować do swojej najstarszej córki słowa: chodź, Anielciu, przywitaj się z ojcem. Mała została jednak powstrzymana przez swoją babkę słowami: po cóż byś szła do tego, co ci matkę zamordował? Biedna dziewczynka tak nie do końca potrafiła odnaleźć się w sytuacji. Tutaj z jednej strony jej noga by szła, druga noga jej już się cofała. Tutaj jest z jednej strony jej ojciec, którego zna, może nawet kocha. Z drugiej strony babka jej tego zabrania. Anielka tak naprawdę nie do końca jeszcze pojmowała, co w ogóle się stało. Smutno więc spojrzała w kierunku swojego ojca, po czym tak bezwiednie się uśmiechnęła. Okolicznym ludziom było tak żal później tych dzieci, że podobno powciskali im łakocie do kieszeni, żeby miały na odchodne. Biegli profesor Olbrycht oraz dr Jankowski zeznają w sprawie, że u oskarżonego Palucha podczas badań wykryto cechy psychopatyczne. Miał on być człowiekiem o silnych namiętnościach. Reagował on bardzo gwałtownie na to, co się działo w aktualnej sytuacji, czyli tak szaleńczo kochał i nagle też szaleńczo nienawidził. Według ich opinii możliwa jest więc sytuacja, w której Paluch odebrał życie swojej żony w afekcie, nie planując tego wcześniej. Powinien więc odpowiadać nie za planowane morderstwo, ale za zabójstwo. Była to opinia bardzo wiążąca i troszeczkę chyba przesądziła o wyroku, jaki zapadł w sprawie, gdyż zabójstwo było w kodeksie karnym traktowane dużo wyrozumialej niż planowane wcześniej morderstwo. Tym samym, jako że Paluch stanął przed sądem przysięgłych, czego mogłam wam wcześniej nie powiedzieć, przepraszam, na zadane pytanie, czy oskarżony jest winny popełnienia morderstwa, ława przysięgłych nie była w stanie wydać wyroku. Otrzymano 6 głosów na tak oraz tyle samo na nie. Dopiero po zmianie kwalifikacji czynu na zabójstwo otrzymano komplet 12 głosów zatwierdzających. Był to więc wyrok jednogłośny. Sąd za ławą przysięgłych zatwierdził wyrok oraz skazał Palucha na 15 lat ciężkiego, obostrzonego więzienia, a obostrzenia, jakie Paluch usłyszał, były dosyć dotkliwe, ponieważ miał on raz w miesiącu trafić do celi z twardym łożem, a raz w roku, w rocznicę tego, czego dokonał, czyli 15 maja, miał spędzić całą dobę w ciemnicy, tak aby wracał do niego ogrom dramatu, jaki rozegrał się tego dnia w Dłubni. Sąd chciał, aby ten makabryczny widok wracał do Palucha dnia 15 maja, tak aby mężczyzna nigdy nie zapomniał o tym, jakim potworem stał się dla swojej żony. Paluch odwołał się od wyroku i złożył zażalenie nieważności i swoje w tej sprawie ugrał, gdyż Sąd Najwyższy co prawda nie cofnął wyroku, ale zmniejszył go o 3 lata. Maciej Paluch został więc oficjalnie skazany na 12 lat pozbawienia wolności, które miał odsiedzieć w jednym z najcięższych polskich więzień, w więzieniu w Wiśniczu. Oczywiście te wcześniejsze obostrzenia, o których była mowa, zostały zatwierdzone również w tej karze 12 lat pozbawienia wolności. W roku 1931 Paluch wystosował do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie. Wtedy to po raz pierwszy też przyznał się do popełnienia zbrodni, jednak zaznaczał, że to jego żona zaatakowała go pierwsza podczas kłótni. Kobieta miała rzekomo ruszyć na swojego męża z siekierą, a ten jedynie w obronie uderzył ją prawidłem do butów. Miał potem dostać krwotoku z nosa i szybko wybiec na podwórze, chcąc poszukać kogoś, kto mógłby pomóc też kobiecie. No ale w pobliżu, jak na złość, nikogo nie było,
a gdy mężczyzna wrócił do domu, no to Paluchowa już nie dawała żadnych oznak życia. Żal mu się zrobiło, że jego dzieci zostały bez matki, ale aby nie dokładać im rozpaczy, no to postanowił, że rozczłonkuje ciało swojej żony, czyli ciało Zofii, i schowa w rzece, ponieważ miał nadzieję, że historia o zaginięciu matki, ewentualnej jakiejś ucieczce jej, zaboli dzieci mniej, aniżeli informacja o jej śmierci. Wersja ta, trzeba przyznać, dosyć mocno kłóciła się z wizerunkiem Zofii, ponieważ ta miała opinię kobiety, tak jak wspomniałam, która raczej biernie poddawała się agresji swojego męża. Nigdy sama go nie atakowała, a już na pewno nie czyniła tego jako pierwsza. Dodatkowo niedziela 15 maja była dniem słonecznym i pogodnym. Wiele osób kręciło się po wsi i korzystało z tak przyjemnego dnia. Wiecie, wtedy nie było jeszcze, tak jak mamy teraz, telewizji, raczej radia bywały, ale to w miastach, a nie na wsi. Nie było telefonów, smartfonów, komputerów, więc ludzie, jak mieli chwilę wolnego i była piękna pogoda, no to korzystali z tego, wychodzili i tam przesiadywali, tam rozmawiali, bawili się. Więc Paluch musiałby mieć naprawdę niebywałego pecha, żeby akurat tego dnia nikogo na drodze nie spotkać. Również opowieść o tym krwotoku z nosa była nieprawdopodobna, ponieważ no, tak jak udowodniono wcześniej, to te krwotoki były wymyślone. Paluch nigdy ich nie miewał, więc raczej wątpliwa sprawa, że akurat w tamtym momencie dostał krwotoku z nosa. Raczej po prostu dalej szedł w zaparte i trzymał się jednej wersji. Mężczyzna przyznał się więc do winy raczej po to, aby móc wcześniej warunkowo wyjść z więzienia, ale tak naprawdę to umniejszył on swoją rolę w dramacie i raczej wątpliwa sprawa, żeby właśnie tak wyglądał przebieg tej zbrodni. Ułaskawienia oczywiście nie uzyskał, ale i tak odsiadka kończy się dla niego przedwcześnie, gdyż więzienne mury opuścił już w roku 1937, czyli dokładnie 10 lat po swojej zbrodni. A dokładniej mówiąc, to opuścił te mury w Wigilię 24 grudnia. Uzyskał on przedterminowe zwolnienie. Na wieś, w której mieszkał wraz ze swoją ślubną, jednak nie powrócił. I nie wiadomo, czy bał się tutaj linczu, czy po prostu nie chciał przywoływać złych wspomnień, a może też po prostu nie miał do czego wracać, bo jak wiadomo, no to cały dobytek, łącznie z chałupą, w której mieszkali, należał do jego zmarłej żony, a później przeszedł w ręce jej rodziny. Paluch zamieszkał na krakowskim Podgórzu, przetrwał krytyczne lata wojny, i pod koniec swojego życia był dziadem kościelnym przy kościele świętego Marka. Funkcja ta nie ma jednak nic wspólnego z żebraniem. Było to coś na kształt ówczesnej posady podobnej do kościelnego. Dziad miał dbać o czystość kościoła, zapalał świece i tym podobne. Mieszkał on w suterenie przy ulicy Zamojskiego 47, zbierał jakieś stare szmaty, które trzymał w schowku. Zmarł 9 lipca 1960 roku i była to śmierć poniesiona na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Ostatnie lata Palucha są znane dzięki autorom Pitawala Krakowskiego, który zresztą wam serdecznie polecam. Obrazy, na których widnieje wizerunek pięknej Zośki, można zobaczyć po dziś dzień, chociażby w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Jej portrety pojawiają się również czasem w sprzedaży, więc jakby ktoś posiadał na zbyciu nieco ponad 5000 zł, no to może porozglądać się po Eliksie, bo widziałam tam ostatnio, był oryginał Stachiewicza chyba. A tym samym można zawiesić sobie wizerunek pięknej Zośki na ścianie. Nie żebym kogoś tutaj namawiała, chociaż to ona jest okazyjna, gdyż obraz pod tytułem Krakowianka, który wyszedł spod spędzla tego samego malarza, to niecały rok temu, bo 22 marca 2020 roku sprzedano za 17 tysięcy złotych. Tak więc może to być dobra inwestycja. A rzeka Dłubnia płynie nadal. Mieszkańcy Krakowa i okolic mogą wybrać się na spacer w
to miejsce. W to miejsce, które niecałe 100 lat temu było świadkiem takiej makabry. Dla leniwych wkleję zdjęcie na grupie. Wkleję też inne zdjęcia, tak jak wam obiecałam, wizerunek palucha, chatę, która moim zdaniem wygląda bardziej jak lepianka, w której się rozegrała cała ta historia, oraz ostatni portret pięknej Zośki, który nie został tak naprawdę chyba dokończony. Tekst użyty na wstępie jest tekstem piosenki ludowej, którą można chociażby usłyszeć w wykonaniu zespołu Łysa Góra. Polecam wam również, ponieważ moim zdaniem jest to naprawdę ciekawa interpretacja tego tekstu, a mi jakoś tak od razu skojarzyła się z historią pięknej Zośki. Dziękuję wam za wysłuchanie, bo na dzisiaj to już chyba koniec. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej historii. Mam nadzieję, że jak zwykle wdamy się w jakąś dyskusję w komentarzach. A ja zapraszam was na kolejną historię już wkrótce. Do usłyszenia. Pa!